Siemano, z tej strony Bartas Life, a oto kolejny poradnik, jak ściągnąć banana ome. Już chyba trzeci. Pierwszy był fejkowy, nie oglądajcie tego. Drugi był dla was nie do końca zrozumiały, bo jednak piszecie mi komentarze, że nie działa, a on działa. Dzisiaj pokażę wam taki sposób z wszystkim. Z użyciem VPN-a, jak obejść te zabezpieczenia, z użyciem innej przeglądarki. Konta facebookowego nie będę wam pokazywał, jak się zakłada, mogę wam tak pokrótce wytłumaczyć, bo Facebook i tak banuje dużo kont, ale najlepiej sobie z telefonu skasować swojego Facebooka, założyć nowego, udostępnić wszystkie kontakty, dać jakieś sensowne imię, nazwisko, datę urodzenia, tak żeby było 18 lat. Co tam jeszcze potrzeba przy tym Facebooku? Podam wam fajny generator twarzy, żeby konto było legitne. No i podam wam jakieś VPN-y, ale to już napiszę na dole w komentarzu. Jakieś darmówki wam też podam. Chociaż nie gwarantuję, że będą działały. Ja korzystam z Avasta płatnego. Macie na niego promkę na chyba 2 miesiące gratis. Odcinek nie jest sponsorowany. Po prostu tak padło na Avasta. Wiem, że działa, bo są zmienne IP. No i przejdziemy do poradnika. Pokażę wam pokrótce, jak to wszystko zrobić. No i jesteśmy tutaj już na kompie i teraz legendarny ban wpada. Ja już go mam, sobie go załatwiłem wcześniej. Tutaj macie dowód na to, że jest ban ome.tv. No i nie ma. I co teraz? 315 godzin. I teraz jak sobie to ogarnąć? Tego bana dostałem na jedno konto facebookowe. Na moje prywatne akurat. I na adres IP, który mam cały czas przypisany od operatora sieci. I teraz jak tego banika sobie szybko ominąć? I taki sposób, mówię, pokażę to troszeczkę inaczej niż w poprzednim poradniku. Musicie sobie ogarnąć VPN-a. Ja wam wstawię niżej linki do jakichś VPN-ów. Postaram się poszukać jakichś darmówek. Na darmówkach mogą być trochę lagi, bo jest ograniczony transfer, ale ściągniecie tego bana. Tam mam bana i to była przeglądarka Chrome. Wgrywamy sobie drugą przeglądarkę. Ja sobie przygotowałem Firefoxa. A, i jeszcze taka jedna uwaga, bo czasami to zadziała. Wystarczy sobie wyczyścić historię przeglądarki. Całą historię czyścimy, zamykamy Chroma, czasami ten sposób działa. Chociaż ja bym wam zalecał wgrać sobie inną przeglądarkę specjalnie do OME. I teraz zobaczcie. Tutaj jest Firefox przygotowany, sobie przygotujemy VPN-a. Tam był mój adres IP poprzedni, teraz mam nowy z VPN-a. Mam przygotowane konto na Facebooku. Jak zakładacie konto na Facebooku, to starajcie się za szybko nie klikać tych wszystkich tam informacji, bo wtedy jest pewny ban. Spokojnie, powolutku, któreś konto na pewno się uda. Wchodzimy sobie na ome.tv. I zobaczcie, tam miałem bana, tutaj mogę się zalogować. Loguję się innym Facebookiem. Jakieś losowe konto facebookowe. Oczywiście do fejkowego konta facebookowego potrzebujecie fejkowy e-mail, ale e-mail to jest najmniejszy problem. Sobie wpiszemy hasełko. Zaloguj się. I już tutaj śrutuje. Dajemy dostęp do kamerek. Udostępnij. Tutaj założę wam cenzurę, żebyście nie widzieli, co ja mam tutaj naklikane, bo to wszystko jest do podwójnego OME. Ale wybieram sobie moją kamerę. Mój mikrofon. O, i nie ma bana. Zobaczcie.
I to konto, tutaj nie mamy bana. Zobaczcie, wracam sobie na Chroma, wyłączam VPN-a, wracam do starego adresu IP. I tutaj jest piękne banisko, tam nie ma bana. Myślę, że to już jest taki poradnik. No zobaczcie, długo to nie trwało, żeby to ściągnąć. Myślę, że każdemu się uda, tylko wystarczy robić to krok po kroku. Czyli pierwsze zakładamy sobie fejkowy e-mail. Druga rzecz to zakładamy sobie Facebooka na ten e-mail. I potwierdzamy go nie numerem telefonu, tylko e-mailem. Któreś konto na pewno się uda. Wstawiamy sobie do tego Facebooka fejkową fotkę. Ja wam pokażę tą stronę. Dam do niej link. Pierwsza strona. Nie są może to jakieś porażające zdjęcia szałowe, ale jest jakaś gwarancja, że nie ma takiej osoby drugiej na świecie, więc Facebook nas nie zbanuje. Zobaczcie. Wszystko to tutaj pokazuje, ładnie twarze działa. Pobieramy sobie ją, wstawiamy dalej. Mamy legitne konto facebookowe. Najlepiej jest coś na tym Facebooku polubić. Niekoniecznie musisz dodawać znajomych, ale żebyś sobie coś tam polubił, to te konta wtedy nie są banowane w późniejszym czasie. A i musicie poczekać sobie godzinkę, zanim to konto się aktywuje, żeby można było wejść na OME. Nie ma bana. Także nie piszcie mi, że ten sposób nie działa, bo on działa. A jeśli nie działa, to koniecznie zostaw suba i łapkę w górę. Pozdrawiam.